Jeszcze wczoraj w hali szczecińskiego domu sportu lała się krew. W niedzielę, co prawda, krwi już nie było, ale i tak publiczność wybrała się na spotkanie dwóch czołowych drużyn drugiej ligi. Wicelider Morze Bałtyk Szczecin podejmował lidera Chris Paul Września. Skład Morza bez zmian w porównaniu do poprzednich spotkań. Za rozegranie odpowiada grający trener Michał Doliński, a za zdobywanie punktów Łukasz Jakowczyk. Na ławce rezerwowych zasiadł profesor szczecińskiego parkietu Paweł Kolec. Kapitanem zespołu gości jest atakujący Marcin Iglewski. Na ławce rezerwowych znalazła się dwójka byłych zawodników naszego zespołu, Wojciech i Michał Paniączykowie, którzy jeszcze 2 lata temu reprezentowali szczeciński zespół na pierwszoligowych parkietach. Mimo że mecz był rozgrywany w szczecińskiej hali, to podopieczni Michała Dolińskiego mogli się poczuć, jakby przyszło im występować na wyjeździe. Myślę, że nie uprzekrzyli. No, wreszcie poczuliśmy się, prawdę mówiąc, jak na prawdziwym meczu siatkarskim, a nie jak w kościele. Tak, bardzo, bardzo fajni kibice, naprawdę super zrobili atmosferę i tylko chwała im za to. W ślad za swoją drużyną z Wrześni przyjechało 13 kibiców, którzy przy pomocy bębnów głośno dopingowali swój zespół. Trzeba przyznać, że skutecznie deprymowali gospodarzy. Kiedy na tablicy widniał wynik 8-10 dla gości, Morze miało już na koncie aż 4 zepsute zagrywki. Przy stanie 22-24 mocnym serwisem popisał się Daniel Zabłocki. Jednak fatalna pomyłka Michała Dolińskiego sprawiła, że to gospodarze wyszli na prowadzenie 1-0. Morze, nawiązując do swojej nazwy, grało falami. Niestety nie przekładało się to pozytywnie na postawę naszego zespołu. Dobre momenty gry przeplatały się z przestojami, a taka postawa nie wystarczy, by z liderem z Wrześni powalczyć o zwycięstwo. W rezultacie 2 kolejne sety zakończyły się zwycięstwem przyjezdnych i Morze musiało zaznać pierwszą w tym sezonie porażkę na własnym parkiecie. Myślę, że jak najbardziej można było dzisiaj ich ugryźć. No, nie jest to przeciwnik taki, który jest kompletnie nie do ruszenia. Było widać to w wcześniej w secie. Troszeczkę żałuję, strasznie nerwowo podeszliśmy do tego meczu, co było widać w polu zagrywki. Myśmy przyjechali tu na trudny teren, widzieliśmy 3 oczka, na które nam bardzo zależało. A nie ukrywajmy, no Szczecin w tej chwili gra wszystkie kolejki oraz samą górę. I to będzie zweryfikowane, jakie miejsce zajmą. Mają ciężki jeszcze mecz z Kaliszem, z Poznaniem i druga runda zaczyna się do żegania. I mamy to poza sobą. Ale mówię, Szczecin zawsze był gorącym terenem, ciężko się to grało, dlatego cieszymy się, że zwycięstwo zaczyna. W jaki sposób rozpracowywał Pan zespół ze Szczecina? Tak, dużo wiedziałem o Szczecinie i konsekwentnie musieliśmy zagrać blokiem obrony. Przede wszystkim ustawić blok pozytywnie i obrona, żeby stała tam, gdzie trzeba. Nie zawsze to wychodziło, ale generalnie dużo piłek podbitych było i dużo bloków. Dzięki zwycięstwu przewaga Chris Paulu w tabeli nad drugim zespołem będzie wynosić minimum 4 punkty. Szczeciński zespół może spaść z 2. na 4. miejsce. Głos szczeciński, Marcin Dworzyński.